Szanowny Panie Ministrze, Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie, Czcigodni Duchowni, zarówno katolicy, jak i prawosławni, Szanowny Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Burmistrzu, Siemiatycz, wszyscy obecni, Panowie burmistrzowie, starości, radni, państwo posłowie, senatorowie, wszyscy szanowni państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to niezwykle miłe przyjęcie i bardzo dziękuję za to tak liczne przybycie w to popołudnie wtorkowe tutaj w Siemiatyczach, gdzie rzeczywiście ze skruchą przyznaję, nie dotarłem ani w trakcie kampanii wyborczej, ani też w pierwszym roku prezydentury, ale to prawda, co powiedział pan minister przed momentem, że powiedziałem, że postaram się odwiedzić wszystkie powiaty. I rzeczywiście robię to. I dlatego między innymi jestem tu dzisiaj u państwa w mieście, w Siemiatyczach i przepraszam, bo planowałem być tutaj wiosną i wiem, że to zapowiadano, ale wtedy nie udało mi się dotrzeć ze względu na inne obowiązki związane z zadaniem, które państwo mi powierzyliście, czyli prezydenturą Rzeczypospolitej. Ale dzisiaj jestem i proszę o wybaczenie. Ogromnie się cieszę, że mogę się z państwem spotkać i dziękuję za to, że także państwo zechcieliście na to spotkanie przyjść. Tu przed chwilą padły słowa do naszej drogiej młodzieży z zespołu pieśni i tańca, wspominające, jakie to później różne miejsca zagnało właśnie starszych już dzisiaj dawnych tancerzy zespołu pieśni i tańca. Otóż muszę państwu powiedzieć, że dawny jako mały chłopiec tancerz zespołu pieśni i tańca w Krakowie jest dzisiaj prezydentem Rzeczypospolitej, także... Także kochani, wszystko przed wami. Szanowni państwo, tak jak powiedziałem, bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję naszym młodym tancerzom za piękny występ, bardzo dziękuję za piękny śpiew. Bardzo dziękuję za to niezwykle ciepłe i miłe przyjęcie. Cieszę się, że mogę się z państwem widzieć nie tylko dlatego, że w ogóle chciałem się z państwem spotkać w Siemiatyczach, choć muszę powiedzieć, że w pewnym sensie było to bardzo miłe, ale z drugiej strony dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej dzisiaj to bolesne, że spotkałem wielu mieszkańców Siemiatycz, kiedy byłem parlamentarzystą europejskim w Brukseli. To taka prawda. Także jesteście państwo tam bardzo licznie reprezentowani. Proszę serdecznie ode mnie pozdrowić wszystkich członków rodzin, którzy dzisiaj mieszkają w Brukseli, znajomych, przyjaciół. Niestety jest ich tam rzeczywiście bardzo wielu. Chciałbym, żeby wrócili. Bardzo bym chciał, żeby kiedyś były w Polsce stworzone takie warunki, żeby mogli i chcieli wrócić. Być może wielu z nich chce, ale dzisiaj jeszcze cały czas trudno im tutaj dla siebie znaleźć szansę. To jest jedna z tych rzeczy, o których mówiłem w kampanii i o których mówię cały czas. Teraz zbliża się rocznica powstania rządu Prawa i Sprawiedliwości po zwycięstwie wyborczym w wyborach parlamentarnych rok temu. Do tych wyborów Prawo i Sprawiedliwość, pan minister Jarosław Zieliński, szli pod hasłami dobrej zmiany. Ta dobra zmiana przede wszystkim ma polegać, czy sprowadzać się finalnie do podniesienia poziomu życia zwykłych Polaków. Bo to właśnie o to chodzi. Żeby zwykli obywatele naszego kraju, niezależnie od tego, jakiej są narodowości, czy są Polakami, czy Litwinami, czy Białorusinami, zwykli obywatele naszego kraju mogli godnie żyć. Mogli żyć lepiej.
nie musieli wyjeżdżać, nie musieli myśleć o wyjeździe za granicę. A najlepiej, żeby stworzyć takie warunki, żeby nie musieli też myśleć o przeprowadzeniu się z mniejszego do wielkiego miasta. To znaczy, żeby Polska także pod względem gospodarczym i infrastrukturalnym była w miarę równo rozwinięta. To jest wielkie zadanie. Nikt do tej pory w ciągu ostatnich 27 lat w tak jasny i wyraźny sposób tego zadania nie podjął. Chciałbym to z całą mocą podkreślić. To nierówne rozwinięcie naszego państwa jest zwłaszcza odczuwalne dzisiaj w mniejszych ośrodkach miejskich i zwłaszcza tutaj we wschodniej części naszego kraju. To tutaj najbardziej brakuje dróg, tych ekspresowych przede wszystkim. To tutaj dzisiaj przez te 27 lat pod względem tych obowiązków, które ma władza centralna, chcę podkreślić, władza centralna, bo nie władze samorządowe. Te władze samorządowe, lokalne, regionalne, one zawsze się starały. Tylko że niestety, proszę Państwa, woreczek jest jeden, ten wielki centralny. I albo z tego worka więcej damy w prawo, albo będziemy się starali rozdzielić równo, albo więcej damy w lewo. Do tej pory, patrząc z południa na północ, więcej było dawane na północ i w lewo. Powiedzmy sobie to jasno i otwarcie. A najwięcej pieniędzy szło do wielkich miast. Czas wprowadzić w tym zakresie równowagę. Czas zwrócić uwagę na mniejsze ośrodki. Czas wreszcie na to, aby także i w mniejszych miastach stworzyć szanse rozwojowe. Co to znaczy? To znaczy stworzenie infrastruktury drogowej. Wiem, że Państwo tutaj cały czas czekacie na drogi. Wiem, że czekacie na S8, wiem, że czekacie na S19, wiem, że czekacie na A2. One są w planie i jestem przekonany, że ten plan zostanie wreszcie poważnie potraktowany przez ten rząd, który rok temu przyszedł. I że te inwestycje tutaj, właśnie dla Podlasia, dla Białostocczyzny, dla państwa okolic, zostaną zrealizowane, bo powinny być zrealizowane. Dlaczego? Dlatego, że to one warunkują dalszy sprawny rozwój gospodarczy. Dlaczego? Dlatego, że w związku z tym to także i one w istotnym stopniu warunkują podniesienie jakości życia. Oczywiście wielką zasługą tego rządu, chcę to z całą mocą podkreślić, jest program 500+. Jest. Ogromnie się cieszę, że mogłem także uczestniczyć w jego wprowadzeniu poprzez promowanie tego programu kiedyś w programie Prawa i Sprawiedliwości przez kilka lat, a potem przez to, że złożyłem podpis pod ustawą jako prezydent Rzeczypospolitej i przekazałem ją do publikacji. I program został zrealizowany. Po co został zrealizowany? Dla dwóch podstawowych i najważniejszych elementów. Po pierwsze, dlatego, aby skokowo podnieść poziom życia rodzin, tych, które mają dzieci, tych, które zwłaszcza mają tych dzieci więcej, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro. Największa rodzina, jaką spotkałem, to było 15 dzieci. I ci ludzie mi powiedzieli, proszę pana, u nas co miesiąc pukał komornik do drzwi. Dla nas 500+ było zbawieniem. My wreszcie w tej chwili żyjemy na przyzwoitym poziomie. To była rodzina z niewielkiego miasta. Właśnie tam, gdzie w zasadzie ogromnie trudno jest zarobić więcej niż 2-2,5 tysiąca złotych, to szczyt marzeń. Tu właśnie program 500+ daje najwięcej. Pozwala wyposażyć dzieci do szkoły, pozwala bardzo często niestety, że te dzieci wreszcie są dożywione. To był elementarny element tego, co powinno było być w Polsce zrobione przez ostatnie 27 lat. Prawda jest następująca. Zapomniano o polskich rodzinach. To wszystko, co robiono dla rodzin, to była, proszę Państwa, kosmetyka, a nie polityka prorodzinna. Polityka prorodzinna zaczęła się dopiero teraz. Oczywiście mówię to z poziomu władzy centralnej, rządu, polskiego parlamentu, bo to tam uchwala się ustawy, bo najczęściej to są rządowe projekty, a więc i rządowe programy.
Ja, proszę Państwa, nie mówię o samorządach. Samorządy wprowadzały różne prorodzinne rozwiązania. Kartę dużej rodziny, różne programy, Rodzina Plus 5 i inne. I te programy funkcjonowały. Ale samorządy mogły to robić na taką skalę, na jakie je było stać, ze środków własnych. A to nigdy nie są środki wielkie, poza wielkimi miastami, jak Państwo doskonale wiecie. Dopiero teraz obecny rząd zdecydował się na wprowadzenie tego rozwiązania dającego rzeczywistą pomoc rodzinom na poziomie ogólnopaństwowym. I chwała mu za to. I mam nadzieję, że także tutaj, na Podlasiu, w Siemiatyczach i w sąsiednich powiatach, w gminach Państwo tą różnicę odczuwacie. Szanowni Państwo, ale to nie tylko to, bo to są także działania propracownicze. Zgodnie z postulatami, jakie padły w Radzie Dialogu Społecznego, jakie padały ze strony związków zawodowych o podniesienie płacy minimalnej, rząd na to podniesienie płacy minimalnej się zdecydował. Zdecydował się na podniesienie tej płacy minimalnej więcej niż oczekiwały związki zawodowe. Od 1 stycznia przyszłego roku, czyli już niedługo, płaca minimalna w Polsce to będzie 2000 zł. Myślę, że dla wielu ludzi, którzy tą płacę minimalną do tej pory zarabiali, a niestety jest takich osób w naszym kraju sporo, te pieniądze to będzie istotna różnica. Co więcej, wprowadzono także minimalną stawkę godzinową od 1 stycznia w wysokości 13 zł za godzinę. I to niezależnie od tego, czy ktoś jest zatrudniony na umowie o pracę, czy jest zatrudniony na umowie cywilnoprawnej. To niezwykle ważny ruch. Czemu? Ponieważ najczęściej, zwłaszcza ci zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, byli wykorzystywani, powiedzmy to sobie jasno. Godzili się na bardzo złe warunki, bardzo skromne warunki płacowe, tylko po to, żeby jakąś pracę mieć. Mam nadzieję, że to, co już do tej pory zostało zdecydowane, pomoże. Podobnie jest, proszę Państwa, z najniższą emeryturą. Ona będzie wynosiła 1000 zł. Dla wielu emerytów to jest znacząca poprawa. Ktoś powie, oczywiście to wszystko mało. Dobrze, proszę Państwa. Ja wiem, że obietnic programowych jest znacznie więcej. Ale pamiętajcie Państwo, że do tego są też leki dla seniorów 75+. Do tego było zrealizowanych o wiele jeszcze więcej działań uszczelniających system podatkowy. Te działania są cały czas prowadzone. Polityka jest realizowana. Będą przeprowadzane następne reformy. Mam zobowiązanie ze strony pani premier, ze strony parlamentu, że do końca tego roku złożony przeze mnie projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny zostanie uchwalony. To był jeden z podstawowych postulatów, żądań, jakie z Państwa strony, ze strony wyborców, z którymi spotykałem się w kampanii, padało. Ja to zobowiązanie swoje zrealizowałem, bo ja powiedziałem, złożę w tej sprawie jako prezydent, jeżeli zostanę wybrany, projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. I ten projekt został złożony. I mam to słowo, o którym przed chwilą wspomniałem, zarówno ze strony pani premier, jak i ze strony większości parlamentarnej, że ten projekt w tym roku zostanie uchwalony. Ale proszę Państwa także o cierpliwość. Pokornie o nią proszę. Bo oczywiście ten program, który realizujemy, ma wiele więcej punktów. Jestem przekonany, że one zostaną zrealizowane. Tylko że proszę pamiętać o tym, że każdy, kto walczy o władzę po to, żeby realizować swój program, następnie tą władzę od państwa uzyskuje i dostaje w związku z tym kredyt zaufania na realizację programu, dostaje ten kredyt zaufania na czas do następnych wyborów. Normalnie one są, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, co 4 lata. A więc na realizację programu parlament i rząd mają 4 lata. Ja jako prezydent mam 5. I proszę Państwa, żebyście na tą moją pracę jako prezydenta, pracę rządu i pracę większości parlamentarnej w ten sposób patrzyli. Jest z nami pan minister Jarosław Zieliński, który reprezentuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To jest, proszę Państwa, to ministerstwo, które między innymi odpowiada za taką politykę, abyśmy byli bezpieczni. I się sprawdzili.
Chcę to z całą mocą powiedzieć. Przy zabezpieczeniu najpierw szczytu NATO, wielkiego międzynarodowego wydarzenia, wielkiego międzynarodowego zjazdu głów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, wobec istniejącego na świecie zagrożenia terrorystycznego, wobec wszystkich zagrożeń, jakie istnieją w przestrzeni ogólnoświatowej. Nic się złego w Polsce nie wydarzyło. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wielkie wydarzenie zostało przeprowadzone w sposób wzorcowy i to podkreślali przywódcy z całego świata, którzy do Warszawy na szczyt NATO przyjechali. Potem mieliśmy ogromne wydarzenie, gigantyczne, Światowe Dni Młodzieży. Przyjechała młodzież chrześcijańska z całego świata, żeby spotkać się z Ojcem Świętym w Brzegach pod Krakowem. To były miliony młodych ludzi, którzy płynęli na ten wielki plac jak rzeka ze wszystkich stron. Czy nie było zagrożenia? Potencjalne zagrożenie, proszę Państwa, oczywiście było. Czy zdarzyło się cokolwiek złego? Nie, nie zdarzyło się. Dzięki bardzo dobrej organizacji ze strony ministerstwa, dzięki niezwykle ofiarnej pracy policjantów, żołnierzy, innych służb mundurowych, Straży Granicznej, proszę Państwa, strażaków, przyjechali z całej Polski, także strażacy ochotnicy, po to, żeby pomóc w tym wielkim wydarzeniu. Ale koordynacja należała do polskiego rządu. Wszystkie te zadania zostały wypełnione w sposób wzorcowy. Szanowni Państwo, zarówno ja, jak i obecny polski rząd traktujemy swoje zobowiązania poważnie, a swoją pracę dla państwa polskiego i dla państwa tak, jak tutaj jesteście, także dla mieszkańców Siemiatycz jako miasta, powiatu, a więc sąsiednich gmin, całego Podlasia i całej Polski, traktujemy jako służbę. To jest nasza służba dla naszych rodaków i dla Rzeczypospolitej. I chcę to, proszę Państwa, zwłaszcza tutaj, w Siemiatyczach, na Podlasiu, tak bardzo mocno podkreślić. To jest nasza służba dla naszych rodaków, czyli dla naszych współobywateli. Niezależnie od tego, czy czują się oni Polakami, czy czują się oni bardziej Białorusinami, czy czują się oni bardziej Litwinami, czy z jakiejkolwiek innej narodowości. Dla nas najważniejsze jest, że są naszymi współobywatelami, współmieszkańcami w Rzeczypospolitej Polskiej. To im właśnie służymy i wszystkim tym naszym rodakom, którzy wyjechali za granicę. Ogromnie byśmy chcieli tak zmienić Polskę, żeby oni mogli wrócić także z tej właśnie Brukseli, Antwerpii, tutaj do Siemiatycz, żeby przywieźli ze sobą doświadczenie, które zdobyli na zachodzie Europy, żeby przywieźli ze sobą pieniądze, które tam zarobili, żeby tutaj za nie wybudowali domy, bo to jest ich ziemia i to jest ich ojczyzna. I tak naprawdę to jest to miejsce, za którym ja głęboko wierzę, tęsknią. Jeszcze raz chciałem gorąco podziękować za to niezwykle ciepłe przyjęcie, takie gościnne, jak zawsze na Podlasiu. Z uśmiechem, z otwartą dłonią. Bardzo za to dziękuję. Jak Państwo może wiecie, ja już Podlasie zwiedziłem nie tylko jako kandydat na prezydenta i później prezydent, ale wcześniej także tutaj bywałem. Jako zwykły turysta. Ale chcę powiedzieć jedno. Powiat hajnowski i powiat siemiatycki to dwa ostatnie powiaty, których jeszcze nie odwiedziłem do dzisiejszego dnia na ziemi podlaskiej jako kandydat i prezydent Rzeczypospolitej. Cieszę się ogromnie, że mogę tego dopełnić. Cieszę się ogromnie, że mogę się tutaj z Państwem spotkać i mogę Państwu podziękować. Nie tylko za to, że tu jesteście na tym spotkaniu, nie tylko za to, że jesteście uśmiechnięci i tak niezwykle mili, ale chciałem Wam także podziękować za to, że od dziada pradziada, od wieków żyjecie na tej ziemi i tą ziemię uprawiacie dla Rzeczypospolitej. Tutaj budujecie dla Rzeczypospolitej. Wspólnie, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy jesteście Państwo wyznania
prawosławnego, czy jesteście Państwo katolikami, czy jesteście Państwo innego wyznania. Żyjecie tutaj najczęściej od stuleci. To jest Wasza ziemia, ojczysta. I wielokrotnie w naszej trudnej historii walczyliście o to, żeby tutaj mogła być Polska. Dziękuję za to, że tak niedawno postawiliście w Siemiatyczach także pomnik tym swoim bohaterom, Siemiatyczanom, którzy walczyli w czasie II wojny światowej w Armii Polskiej na Zachodzie. Dziękuję, że nie zapominacie o naszych i swoich bohaterach. Ta pamięć i trwanie w tradycji jest niezwykle ważne. Dziękuję Wam za to, że wspólnie budujemy Rzeczpospolitą.